Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o sytuacji w Polsce po zamachu majowym. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na trzy części. Najpierw spróbujemy się zastanowić nad tym, czym była sanacja rządząca Polską od 1926 roku do wybuchu II wojny światowej. Potem zobaczymy, w jaki sposób Piłsudski przejął władzę w Polsce po zakończonym sukcesem zamachu majowym. A w punkcie trzecim omówię wybory do Sejmu w 1928 roku i sytuację w Polsce w 1929 roku. Jest olbrzymi problem z klasyfikacją obozu władzy, który rządził Polską po zamachu majowym. Najczęściej używa się słowa sanacja. Jest to nawiązanie do słowa, którego nadużywał Józef Piłsudski, który. Jeszcze przed zamachem majowym bardzo często mówiło o potrzebie dokonania w Polsce sanacji, oczyszczenia i od tego słowa przyjęło się określenie obozu władzy jako właśnie obozu sanacyjnego czy sanacji. Inne określenie to piłsudczycy, natomiast jest problem z klasyfikacją tego ruchu w takich klasycznych pojęciach prawica i lewica wśród zwolenników marszałka. Byli ludzie o poglądach zdecydowanie lewicowych, jak chociażby polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, Jędrzej Moraczewski. Byli ludzie o poglądach konserwatywnych, jak Janusz Radziwiłł. Jeżeli popatrzymy na program gospodarczy, jaki realizowała sanacja, to był to program etatystyczny. To był to program wynikający z przekonania, że państwo powinno odgrywać dużą rolę w gospodarce. Że gospodarka wymaga ingerencji ze strony państwa, że należy planować rozwój gospodarczy kraju. Patrząc więc na politykę gospodarczą Sanacji, można uznać, że Sanacja miała gospodarcze poglądy lewicowe, aczkolwiek z pewnością daleko jej było od poglądów ówczesnych socjalistów, nie mówiąc o komunistach. Dlatego do dzisiaj liberałowie, czy chociażby politycy Konfederacji, bardzo często określają obóz sanacyjny jako obóz socjalistyczny, ale jeżeli przyjrzymy się wizji państwa, jaką głosił Piłsudski i jego zwolennic, jeżeli się przyjrzymy koncepcji podporządkowania jednostki interesowi ogółu, to bez wątpienia ta koncepcja państwa głoszona przez sanację, ta koncepcja silnej władzy, bliższa była klasycznej prawicy niż lewicy. Ludzie tworzący Obóz sanacyjny bardzo różnili się pod względem ideowym, co ich więc łączyło. Myślę, że były takie cztery rzeczy, które łączyły ludzi rządzących Polską po zamachu majowym. Rzecz pierwsza i najważniejsza to był kult Piłsudskiego. Ludzie sanacji byli przekonani, że Józef Piłsudski jest wodzem narodu, jest tym natchnionym przywódcą, który ma zawsze rację. Byli mu często ślepo oddani. I ślepo przekonanie jego nieomylności. Ruch sanacyjny był więc bez wątpienia ruchem wodzowskim, był ruchem skupionym wokół silnej osobowości, wokół osobowości Józefa Piłsudskiego. Drugą rzeczą, która łączyła wielu działaczy sanacji, to była wspólna przeszłość. Trzą tego ruchu stanowili ludzie, którzy przeszłość wspólnie walczyli o wolną Polskę. Wielu wybitnych działaczy obozu sanacyjnego. Walczyło w legionach. Niektórzy mówili nawet złośliwie, że Polską rządzi legionowa Sitwa, mając właśnie na myśli to zjawisko. Niektórzy tą tradycję wspólnej walki o wolną Polskę mieli jeszcze dłuższą, bo sięgającą czasu w organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Jak z pewnością zgodzą się starsi moi słuchacze, przyjaźnie zawiązane w młodości czy dzieciństwie są bardzo trwałe. Młodsi słuchacze, Mogą się przyjrzeć swoim rodzicom czy swoim dziadkom. Bardzo często jest tak, że te więzi zawiązane właśnie w liceum, na studiach, w czasie odwania służby wojskowej, czy w jakichś innych okolicznościach, są trwałe, że często te przyjaźnie zawiązane w młodości trwają całe życie. Tu mamy podobne zjawisko. Ci ludzie byli połączeni wspólnotą doświadczenia, wspólnotą przeżyć. Razem walczyli, razem narażali się na śmierć. Przeżywali te same radości i smutki. To ich w dużej mierze cementowało. Trzecia rzecz, która łączyła zwolenników sanacji, to było wspólne przekonanie, że państwo powinno być silne, że państwo powinno mieć silną władzę i że interes państwa jest nadrzędny nad interesem jednostki, że jednostki mają się państwu podporządkować. To była wspólna wizja wielkiej Polski i wspólne przekonanie, że wielkość tej Polski. Mogą zbudować tylko rządzący, realizując wielkie plany zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Ale był jeszcze element czwarty. Ten czwarty element z czasem był coraz ważniejszy. Tą czwartą rzeczą łączącą ludzi obozu władzy była właśnie władza. Władza przyciąga nie tylko ludzi idowych, ale bardzo często karierowiczów, cyników, oportunistów. I tak samo było tutaj. Świetnie ten mechanizm wyśmiał i wykpił Dołęga Mostowicz w znanej powieści Kariera Nikodemadyzmy. Nim dłużej rządziła sanacja, tym więcej w tym obozie było karierowiczów, oportunistów, cyników, ludzi, którzy przyłączali się do tego ruchu dla zwykłych, przyziemnych korzyści. Jest taka anegdota, że po jednym ze zjazdów legionistów, dwóch jego uczestników... Stanęło z boku, jeden powiedział do drugiego. Gdyby na stylu było w 1914 roku. O co mu chodziło? O to, że na te zjazdy przyjeżdżało coraz więcej ludzi. A dlaczego przyjeżdżali? Bo widzieli w tym korzyść. W 1913 roku tych, którzy wyruszyli z Piłsudskim było niewielu. Przyszłość była niepewna, ryzyko było olbrzymie. Trzeba było dużo odwagi, dużo samozaparcia, dużo wiary w Piłsudskiego. Przyłączyć się do Piłsudskiego w roku 1914. 30-34 to była konkretna korzyść, to była szansa na stanowiska panarze, na realizowanie własnych interesów. Więc ta władza coraz bardziej jednoczyła ludzi sanacji, ale też w dużej mierze demoralizowała uczestników tego ruchu politycznego. Przejdziemy teraz do kwestii drugiej, czyli do budowy systemu władzy po zamachu majowym. Jak już mówiłem na poprzedniej lekcji historii o zamachu majowym, wieczorem 14 maja prezydent Wojciechowski złożył rezygnację. Wincenty Witos zgłosił dymisję swoją i całego gabinetu. Piłsudski stał się panem sytuacji. Zgodnie z konstytucją marcową, wobec abdykacji prezydenta władzę przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj. Po konsultacjach z Piłsudskim Maciej Rataj Następnego dnia, czyli 15 maja, powołał rząd na czele, którego stanął skazany przez Józefa Piłsudskiego Kazimierz Bartel. W gabinecie tym Piłsudski objął tekę ministra spraw wojskowych. Był to gabinet pozaparlamentarny i było to duże rozczarowanie dla lewicy. Lewica była przekonana, że jak Piłsudski przejmie władzę, to ona dojdzie do władzy. To Piłsudski rozwiąże Sejm, to Piłsudski stworzy rząd, przede wszystkim złożony z polityków Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiego sądowego Wyzwolenia. No te partie przecież poparły Piłsudskiego w czasie zamachu stanu. Stało się jednak inaczej. Piłsudski Sejmu nie rozwiązał. Dlaczego? Najczęściej interpretuje się to w następujący sposób. Piłsudski nie rozwiązując Sejmu. Chciał pokazać, że jest ciągłość państwa, że mimo zamachu majowego nie ma jakiejś radykalnej zmiany systemowej. Najprawdopodobniej również Piłsudski uważał, że łatwiej mu będzie rządzić z takim złamanym, pokonanym, upokorzonym sejmem niż z sejmem jaki może się wyłonić w wyniku nowych wyborów. Piłsudski więc nie rozwiązał sejmu, zapewnił Macieja Ratea, że nie będzie ingerował w jego pracę, bo sejm a dokładniej zgromadzenie narodowe Musiało wybrać nowego prezydenta. Piłsudski zgodził się kandydować. Prawica wystawiła przeciwko Piłsudskiemu Adolfa Bnińskiego i 31 maja 1926 roku odbyły się w Zgromadzeniu Narodowym wybory prezydenckie. Piłsudski otrzymał 292 głosy, Adolf Miński 193 głosy, ponad 50 osób zrezygnowało z popierania kogokolwiek. A komuniści i ich sympatycy oddali głosy nieważne, bo na niezgłoszoną kandydaturę Stanisława Łańcuckiego. To, że Sejm wybrał Piłsudskiego na prezydenta, bardzo często jest nazywane legalizacją zamachu majowego. Dlaczego legalizacją? Bo Sejm, wyłoniony w wolnych wyborach, w Polsce jak najbardziej demokratycznej, oddał władzę nad państwem temu, który dokonał zamachu majowego. Czyli jak gdyby zalegalizował jego przewrót. Ale Piłsudski wyboru nie przyjął. W publicznym wystąpieniu podziękował za wybór. Stwierdził, że traktuje to jako zalegalizowanie dokonanych przez niego, cytat, prac historycznych. Ale jednocześnie uznał, że przy obowiązującej konstytucji, ograniczającej istotnie możliwości działania głowy państwa, ofiarowanej mu godności przyjąć nie może. Cytat z wystąpienia Piłsudskiego. Musiałbym zanadto męczyć się i łajać. Inny charakter do tego jest potrzebny. Było to zaskoczenie. Wszyscy spodziewali się, że Piłsudski przyjmie urząd prezydenta. Piłsudski wyznaczył na swojego kandydata Ignacego Mościckiego. Tym razem Polska Partia Socjalistyczna postanowiła zgłosić własnego kandydata, krakowskiego adwokata Zygmunta Marka. Prawica po raz drugi zgłosiła Adolfa Blińskiego. Wybory odbyły się 1 czerwca 1926 roku. W pierwszym głosowaniu Mościcki otrzymał 215 głosów, ale to nie był wynik, który by stanowił większość oddanych głosów. Musiała się więc odbyć druga tura. Odpadł, jak było do przejdzenia, kandydat socjalistów Zygmunt Marek. I w tej decydującej rozgrywce socjaliści poparli Mościckiego, który uzyskał 281 głosów, i wygrał z Adolfem Bniński. Ignacy Mościcki. Był synem powstańca, działaczem socjalistycznym i przyjacielem Józefa Piłsudskiego. Ale nie był politykiem. Był wybitnym naukowcem, profesorem Politechniki Lwowskiej od 1922 roku. Dyrektorem Naczelnym Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie. Miał w swoim dorobku ponad 30 prac naukowych i patentów. Z punktu widzenia Piłsudskiego, Mościcki był świetnym kandydatem. Był całkowicie lojalny w stosunku do Piłsudskiego. Był człowiekiem o dużej kulturze osobistej. Świetnie się więc nadawał na prezydenta figuranta, który miał wykonywać polecenia Józefa Piłsudskiego. Bo ten nowy system, jaki buduje Józef Piłsudski, to jest taki niespotykany w świecie system dyktatury stylnego siedzenia. W okresie rządów sanacyjnych zdarzało się, że Piłsudski był premierem. Ale najczęściej nie był premierem. Nie był prezydentem. Nie miał żadnego buńczucznego tytułu. A jednak to on Polską rządzi przy pomocy wiernych sobie i oddanych ludzi. Historyk i gorliwy piłsudczyk Władysław Pobóg Malinowski tak opisał tą sytuację. Cała Polska czuła i wiedziała, iż życiem kraju i państwa kieruje Piłsudski, że prezydent i rząd idą za jego myślą i wolą, że nic ważniejszego nie dzieje się bez jego instrukcji. Piłsudski krytykował konstytucję marcową i jednym z pierwszych posunięć obozu sanacyjnego była zmiana konstytucji. Ponieważ ta zmiana konstytucji została dokonana przez Sejm 2 sierpnia 1926 roku, jest ona określana jako nowela sierpniowa. Wzmacniała ona władzę wykonawczą kosztem władzy ustawodawczej. Jakie były najważniejsze postanowienia noweli sierpniowej? Prezydent mógł rozwiązywać na wniosek rządu Sejm i Senat. Prezydent miał prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, czyli tzw. dekretów, gdy Sejm nie obradował, lub na podstawie pełnomocnic, gdy obradował. Tutaj wyłączono niektóre najważniejsze kwestie ustrojowe, np. prezydent nie mógł przy pomocy dekretów zmieniać konstytucji czy ordynacji wyborczej. Utrudniono procedurę odwołania rządu. Wniosek o wotum nieufności w stosunku do rządu czy ministra nie mógł być głosowany na tym posiedzeniu, na którym był zgłoszony, czyli tego samego dnia. Miało to zapobiec przypadkowej większości, przypadkowemu odwołaniu rządu czy ministra. Dawało też czas rządowi na zmobilizowanie swoich zwolenników, aby wygrać głosowanie, które musiało być przeprowadzone najwcześniej, następnego dnia po zgłoszeniu. Kolejna zmiana dotyczyła ustawy budżetowej. Tutaj nakładano terminy, jeżeli Sejm i Senat nie uchwalił budżetu w ustalonym terminie, to budżet wchodził w życie w wersji zgłoszonej przez rząd z poprawkami wprowadzonymi przez parlament. I ostatnia zmiana dotyczyła zaostrzenia sankcji i kar za czerpanie korzyści osobistych z racji piastowanego mandatu poselskiego lub senatorskiego. Nowela sierpniowa bez wątpienia wzmacniała władzę prezydenta, ale mieściła się ona w porządku demokratycznym. Niektóre z rzeczy, które wprowadzała Nowela sierpniowa mamy dzisiaj w polskiej konstytucji, chociażby kwestia głosowania wotum nieufności, czy kwestia ograniczenia czasu, jaki ma parlament w pracach nad ustawą budżetową. 2 sierpnia mamy nowelę sierpniową, cztery dni później, 6 sierpnia, ukazuje się dekret Mościckiego Organizacji Sił Zbrojnych. Na mocy tego dekretu. Pojawia się nowe stanowisko, generalny inspektor Sił Zbrojnych. Tym generalnym inspektorem Sił Zbrojnych będzie Piłsudski do swojej śmierci. I właśnie generalny inspektor Sił Zbrojnych będzie odpowiadał za wojsko, będzie odpowiedzialny tylko przed prezydentem, a w razie wojny będzie naczelnym wodzem. I to był ten model organizacji wojska w państwie, którego od wielu lat domagał się Piłsudski, który krytykował podporządkowanie armii politykom. Który domagał się, aby armia była wolna od politycznych sporów, aby nie była podporządkowana rządowi, tylko bezpośrednio prezydentowi. Jeżeli się przyjrzeć rządom sanacji, no to możemy policzyć, że w tym okresie było aż 16 rządów i 9 premierów. Co prawda, jak sobie przypomnimy, że w okresie dużo krótszym do zamachu majowego było 10 premierów i 14 rządów, no to i tak wychodzi, że te rządy były dłużej działające niż wcześniej. Ale to jest tylko pozór prawdy. Rządy się bowiem często zmieniały, ale bardzo często była to zagrywka taktyczna. Bardzo często zmiana premiera oznaczała tylko zmianę premiera, ministrowie byli ci sami. Mimo stosunkowo częstych zmian premierów czy powstawania kolejnych gabinetów, bardzo wielu ministrów piastowało swoje urzędy przez wiele lat. I tak na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez te 13 lat było w rękach dwóch osób. Najpierw Augusta Zaleskiego do roku 1932, a potem Józefa Beka od 32 do 1939. Podobnie było z Ministerstwem Spraw Wojskowych. Najpierw minister spraw wojskowych przez 9 lat był Józef Piłsudski do swojej śmierci w 1935 roku. Potem to stanowisko piastował Tadeusz Kasprzycki. Tak więc. Jest tutaj duża ciągłość władzy. Ci sami ludzie rządzą przez wiele lat, co oczywiście powoduje, że mogą działać w dłuższej perspektywie i nie ma tej chwiejności, zmienności, jaka była charakterystyczna dla rządów przedmajowych. To, co jest też charakterystyczne dla okresu rządów sanacji, to jest naginanie prawa, to jest łamanie ducha prawa przy pozornym zachowaniu litery prawa. W tej dziedzinie pomysłodawcą w większości takich swoistych nowatorskich rozwiązań konstytucyjnych był wieloletni szef kancelarii prezydenta, późniejszy minister sprawiedliwości Stanisław Car. Jak uważa historyk Czesław Brzoza, był to jeden z najzdolniejszych prawników obozu sanacyjnego. Pierwszy precedens miał miejsce we wrześniu 1926 roku. Sejm uchwalił wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych. Kazimierza Młodzianowskiego oraz Antoniego Suikowskiego, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Wówczas sprawujący funkcję premiera Kazimierz Bartel podał cały rząd do dymisji 24 września, a trzy dni później prezydent powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele i w tym samym składzie, łącznie z ministrami, wobec których zgłoszono wotum nieufności. Formalnie było to zgodne z literą prawa. Ministrowie, jak i cały rząd podali się do dymisji. Konstytucja nie zabrania, aby odwołany minister nie mógł wrócić na swoje stanowisko. Formalnie było więc to zgodne z konstytucją, ale oczywiście było to sprzeczne z duchem prawa, bo przecież wotum nieufności oznacza, że Sejm stracił zaufanie do danego ministra i dlatego powinien odejść, a nie polega to na tym, że minister ma odejść na trzy dni i wrócić z powrotem. A tak się wówczas stało. Był to precedens pierwszy, ale nie ostatni. Do zamachu majowego sejm obradował stale. W związku z tym przepis o tym, że prezydent zwołuje, sejm odracza, zamyka, no był w pewnym sensie fikcją. Nie był stosowany. Po zamachu majowym sejm zwoływany był rzadko. I na przykład, jeżeli była zwołana sesja nadzwyczajna sejmu a było to niewygodne dla rządzących, to była ona po kilku dniach zamykana albo natychmiast po otwarciu odraczana na 30 dni. I następnie zamykana bez jednego posiedzenia. Bowiem w Konstytucji zostało wyraźnie zapisane, że w czasie sesji nadzwyczajnej posłowie mają obradować. Kolejny przykład takiego precedensu zastosowanego przez stanację dotyczył prawa prasowego. W listopadzie 1926 roku po zamknięciu sesji Parlamentu dekret Mościckiego nakładał wysokie kary od 100 do 10 tysięcy złotych zamianą na aresz od 10 dni do 30 miesięcy za przekroczenia prasowa, przede wszystkim za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości mogących budzić niepokoje społeczne. To prawo prasowe wzbudziło olbrzymią krytykę ze strony opozycji parlamentarnej. Odebrano to jako zamach na wolność prasy. Więc kiedy Sejm zebrał się w grudniu 1926 roku, uchylił dekret i przesłał swoją uchwałę do Senatu, który ją zaakceptował. W maju 1927 roku, po zakończeniu obrad Sejmu, prezydent wydał nowy dekret prasowy, tylko lekko zmodyfikowany w stosunku do poprzedniego, i znowu wykorzystano fakt, że nigdzie nie jest zapisane, że Obalone prawo nie może być ponownie wprowadzone w życie. Kiedy Sejm zgromadził się na sesji nadzwyczajnej w sierpniu 1907 roku, postanowił odrzucić dekret, ale nie zdążył, bo posiedzenie zostało odroczone na 30 dni. W tej sytuacji prezydent i rząd stanęli na stanowisku, że uchwała Sejmu nie wystarcza do uchylenia dekretu, bo decyzja nie przybrała postaci ustawy. W związku z tym. Nie została ona opublikowana i nie weszła w życie. W rezultacie, dekret prezydenta obowiązywał do 1930 roku, kiedy to Sejm uchylił go oficjalnie. Metody rządzenia obozu sanacyjnego ulegały zaostrzeniu. Do tych najbardziej smutnych historii dojdzie w latach Wielkiego Kryzysu. O tym na kolejnej lekcji historii. Ale takie najciemniejsze karty. Tego okresu, którym się zajmujemy, czyli tych pierwszych lat rządów sanacji, to jest bez wątpienia tajemnicza śmierć generała Wodzimierza Zagórskiego. Antagonisty Piłsudskiego, generała, który dowodził siłami lotniczymi wojsk rządowych w czasie zamachu majowego, który po zamachu majowym został aresztowany. 17 sierpnia 1927 roku został zwolniony. Przewieziony do Warszawy, i tam odzyskał wolność i zaginął bez wieści. Nikt się nie ma wątpliwości, że Zagórski został zamordowany. I nikt nie ma wątpliwości, że zrobili to zwolennicy Piłsudskiego. Ofiarą zwolenników Piłsudskiego padły również inne osoby. I tak: za przeforsowanie wniosku o obniżenie budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych, pobito we własnym mieszkaniu Jerzego Zdziechowskiego, wybitnego działacza ruchu narodowego. Adolfa Nowaczyńskiego, publicysta obozu narodowego, porwano z ulic, wieziono za miasto i tam z wybitym okiem pozostawiono. Pobito również Tadeusza Dołęgiem Mostowicza. To ten, który później napisał karierę nikodemadyzmy. We wszystkich tych sprawach szczęto śledztwo, ale nie ustalono sprawców. Nikt nie ma wątpliwości, że dokonali tego zwolennicy Piłsudskiego. Pytanie jest tylko jedno. Czy działali oni na polecenie marszałka, czy działali z własnej inicjatywy? Piłsudczy, Władysław Pobóg-Malinos, tak tłumaczy te ciemne karty z dziejów rządów sanacji w Polsce. Cytuję. Jak w sprawie Zagórskiego, tak i w brutalnych aktach sprawcy zacierali skrzętnie wszelkie ślady po sobie. Podejrzenia szły w kierunku pewnej mafii, rekrutującej się z młodszych elementów legionowych, politycznie przeważnie tempaków. Mafia ta tworzyć się zaczęła już na rok, dwa przed zamachem 1926 roku. W uwielbieniu oddaniu dla Piłsudskiego oskarżała ona starszyznę legionową o to, że osłabła, skapcaniała, obrosła w piórka i że nie ma już ani energii, ani chęci walczyć o komendanta. Nie rozumiało to niemądre grono, jak wielką krzywdę robi swoimi metodami Piłsudskiemu właśnie. Pobóg Malinowski, chcąc bronić Piłsudskiego, stawia taką tezę, że no młodzi fanatyczni zwolennicy marszałka na własną rękę dokonywali tych aktów pobicia czy zamordowania generała Zagórskiego, że działo się to bez wiedzy Piłsudskiego i było to na jego szkodę. Nie ma żadnych dowodów, które by pozwalały stwierdzić, że było tak, jak mówi Władysław Powok Malinowski. Ale nie ma też dowodów, które by stwierdzały, że działo się to na rozkaz Piłsudskiego. Kiedy Piłsudski przejmował władzę, Miał poparcie polskiej partii socjalistycznej, miał poparcie polskiej lewicy, która liczyła na to, że Piłsudski rozwiąże Sejm, która liczyła na to, że Piłsudski stworzy rząd lewicowy i podejmie program radykalnych reform społecznych. Ale Piłsudski tak nie zrobił. Stworzył rząd pozaparlamentarny, nie wprowadzał radykalnych reform społecznych. Co więcej, wyciągnął rękę do polskiej prawicy. Oto bowiem już w 1926 roku. Piłsudski. 25 października gościł w siedzibie Albrechta Radziwiła w Nieświeżu, gdzie odbył się zjazd polskiej arystokracji. Konserwatywni ziemianie okazali daleko idącą chęć współpracy z rządem. Punktem kulminacyjnym tego zbliżenia polskich ziemian, polskich konserwatystów z obozem sanacyjnym był zjazd w Dzikowie we wrześniu 1927 roku, w którym uczestniczył Walery Sławek. Jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Konsekwencją tego swoistego porozumienia było wejście do rządu Mejszczowicza i Niezabytowskiego, przedstawicieli polskich konserwatystów. Dlaczego ku zgorszeniu lewicy Piłsudski wprowadza do rządu konserwatystów? Dlaczego wyciąga ręce do polskiej prawicy? Bo jak już mówiłem, Piłsudski miał koncepcję budowy ruchu ogólnonarodowego, ruchu ponad podziałami ideologicznymi czy politycznymi. Piłsudski miał już w swoim obozie wielu ludzi o poglądach lewicowych. Brakowało mu znaczących postaci z prawej strony. Stąd ten ruch w kierunku polskich konserwatystów. Ale chodziło jeszcze o coś bardzo ważnego i istotnego o osłabienie narodowej demokracji. Środowiska ziemiańskie, środowiska konserwatywne były związane od wielu lat z ruchem narodowym. Teraz Piłsudski przeciągał je na swoją stronę. W jakiejś mierze ten manewr się uda, co pokażą wybory w 1928 roku. Początkowo Piłsudczycy nie tworzą jakiejś jednej organizacji politycznej. Ludzie Piłsudskiego Działają w ramach różnych partii politycznych, często dystansując się od ich dominującej linii politycznej. Przykładem może być Jędrzej Moraczewski, w końcu zmuszony do odejścia z Polskiej Partii Socjalistycznej. No ale w 1927 roku kończy się kadencja Sejmu. W roku następnym, czyli 1928, mają się odbyć wybory do Sejmu, no i trzeba jakoś w tych wyborach wziąć udział. Trzeba wystartować w tych wyborach. I ta konieczność startu w wyborach zmusiła obóz sanacyjny do stworzenia własnej listy czy własnej formacji. I tak powstał bezpartyjny blok współpracy z rządem. Nazwa wskazuje, że nie jest to partia polityczna, tylko to są ludzie dobrej woli. Którzy chcą wspierać rząd, chcą wspierać sanację. W kampanii przedwyborczej BBWR będzie nadużywał wizerunku Józefa Piłsudskiego. Będzie chciał zdyskontować popularność marszałka i zamienić ją w sukces wyborczy. BBWR będzie też korzystać z funduszy rządowych, wsparcia administracji rządowej, co bez wątpienia było naruszeniem zasady apolityczności państwa w wyborach. Parlamentarnych. Ale ten BBWR, na czele którego stanął Walery Sławek, jeden z najwierniejszych współpracowników Zysłała Piłsudskiego, nie skupił wszystkich zwolenników marszałka. Ludzie, związani z obozem sanacyjnym, wystawili w tych wyborach również inny list. I tak sanacyjna lewica, skupiona w Związku Naprawy Rzeczpospolitej, głosiła listę Narodowego Państwowego Bloku Pracy pod własnym sztandarem. Poszli też zwolennicy Piłsudskiego z Narodowej Partii Robotniczej Lewica. Odrębną listę zgłosili również zwolennicy marszałka z Wielkopolski, Pomorza i Małopolski, którzy wystawili listę o nazwie Katolicka Unia Ziem Zachodnich. Tym razem do wyborów poszli również Ukraińcy, którzy bojkotowali poprzednie wybory w roku 1922. Podobnie jak to było wówczas, część mniejszości narodowych zjednoczyła się w blok mniejszości narodowych, ale nie wszystkie mniejszości weszły w skład bloku, więc obok tej jednej dużej listy bloku mniejszości narodowych samodzielnie wystartowali m.in. syjoniści z Małopolski Zachodniej i Wschodniej, Rosjanie, ugrupowania ukraińskie. Nie połączyła swoich sił do wyborów opozycja, która wystartowała... Z wieloma listami partyjnymi. Wybory odbyły się 4 marca 1928 roku. Frekwencja była bardzo wysoka. Wyniosła ponad 78% uprawnionych. Była o 10% wyższa niż ta w 1922 roku. Ale jest to bardzo łatwe do wytłumaczenia, ponieważ wtedy wybory bojkotowała społeczność ukraińska w Galicji Wschodniej. Teraz tego bojkotu nie było. Najwyższa frekwencja była w Powiecie Jarocin, gdzie wyniosła ponad 99% uprawnionych do głosowania. Najniższa była w Poznaniu, gdzie wyniosła nieco ponad 59,5%. Najlepszy wynik w tych wyborach uzyskała lista BBWR-u. Głosowało na nią 2 400 ,000 wyborców, 21%, co przełożyło się na 122 miejsca w Sejmie ale to zaledwie 29% mandatów. BBWR chciał wygrać te wybory, chciał mieć większość w Sejmie. To się nie udało. Z tego punktu widzenia wynik BBWR-u można uznać za porażkę. Wybory przyniosły olbrzymi sukces ugrupowań lewicowych. Na wszystkie ugrupowania lewicowe padło łącznie prawie 30% głosów, co dało 31% mandatu. Wśród ugrupowań lewicowych największy sukces odniosła Polska Partia Socjalistyczna, ale dobry wynik miało również polskie sensowne wyzwolenie. Swoisty sukces odnieśli również polscy komuniści, którzy w sumie, jak się policzyli, to mogli się doliczyć 20 posłów w 434 osobowym sejmie. Sukces w wyborach odniosła Lewica, klęskę w wyborach poniosła prawica. Zjednoczenie Ludowo-Narodowe uzyskało zaledwie 38 mandatów. W poprzednim Sejmie to był wynik o 60 mandatów lepszy. Klęskę poniosły również ugrupowania centrowe, które uzyskały około 10% głosów i dostały około 12% mandatów. Polski Blok Katolicki, utworzony przez PSL Piast i Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Uzyskało zaledwie 6% głosów? To tylko trochę więcej niż połowa tego, co uzyskał sam PZL Piast w 1922 roku. Mniejszości narodowe miały wynik nieco słabszy niż w poprzednich wyborach, zdobyły łącznie 86 mandatów, poprzednio to było 89 mandatów. Blok mniejszości narodowej uzyskał 55 mandatów, mniejsze ugrupowania wprowadziły w sumie 31 posłów. Skąd taki wynik? Lewica bardzo szybko przeszła do bardzo silnej opozycji w stosunku do ruchu sanacyjnego. PPS była o wiele bardziej krytyczna, o wiele bardziej ostra w krytykowaniu sanacji niż ruch narodowy. W związku z tym przyciągnęła do siebie wielu przeciwników sanacji. Mamy tutaj takie typowe zjawisko radykalizacji. Ludzie, którzy nie akceptują systemu władz, głosują na tych, którzy są najbardziej wyrazistymi krytykami tego systemu władzy. I tak oto paradoksalnie nieruch narodowy, który od władzy odsunął Józef Piłsudski, ale właśnie socjaliści stają się najbardziej gorliwymi krytykami obozu sanacyjnego. Z czego to wynika? Zapewne z dwóch rzeczy. Z jednej strony wynika to z odmienności ideowych. Koncepcja państwa Piłsudskiego była inna od koncepcji państwa głoszonego przez Polską Partię Socjalistyczną. Ale mamy tu też takie zjawisko zawiedzionych nadziei. Socjaliści poparli Piłsudskiego, socjaliści ufali Piłsudskiemu i przeżyli głębokie rozczarowanie. To tak jak czasem w takich relacjach międzyludzkich, jeżeli kogoś lubimy i ktoś nas oszuka, zostawi, zdradzi, to bardzo często niestety ta fascynacja, przyjaźń, miłość zamienia się w nienawiść. Tu mamy podobne zjawisko. Mruch narodowy. Nie jest tak radykalny jak PPS, ruch narodowy. Traci też część zwolenników na rzecz obozu sanacyjnego. Dla części bowiem ludzi to, co realizuje sanacji, stabilizacja sytuacji w państwie, silna władza, jest tym, co im odpowiada. Te działania Piłsudskiego mające na celu pozyskanie na przykład dla sanacji polskich konserwatystów, dają tutaj widoczny rezultat w postaci. Zmniejszenia bazy wyborczej polskiej prawicy, ruchu narodowego. Wybory do Senatu odbyły się tydzień później, 11 marca. Frekwencja była niższa, prawie 64%. Tutaj BBWR uzyskał lepszy wynik niż w wyborach do Sejmu, 31,7% głosów, co dało 41,5% mandatów w Senacie. Na drugim miejscu mniejszości narodowe, 24% głosów i 21,7% mandatów. Lewica zdobyła 20 mandatów, z tego 10 Polska Partia Socjalistyczna. Partie Centrowe 12 mandatów, Prawica zaledwie 9 mandatów. Sejm został wybrany i Sejm miał wybrać marszałka Izby. Piłsudski wskazał na tą funkcję ostatecznie Kazimierza Bartla, ale... Kazimierz Bartel przegrał. Marszałkiem Sejmu został wybrany polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, Ignacy Daszyński. Historyk Czesław Brzoza tak skomentował ten wybór. Nowy marszałek, świetny mówca i wytrawny parlamentarzysta, w swym przemówieniu inauguracyjnym zapowiedział, iż będzie strzegł prawi godności parlamentu, ale równocześnie wyraził chęć lojalnej współpracy z ekipą rządzącą. Niewiele to pomogło, gdyż zaraz po ogłoszeniu wyników Klub BBWR na znak protestu opuścił salę i demonstracyjnie zrezygnował z badających mu miejsc w prezydium Sejmu. Tak więc widzimy, że wybór polityka partii najostrzej krytykującej sanację, bo taką partią była wówczas Polska Partia Socjalistyczna. Obóz władzy odebrał jako prowokację, jako krok wymierzony w jego interesy. Stąd takie zachowanie posłów BBWR. W Senacie. Marszałkiem Senatu został profesor Julian Szymański, wysunięty przez BBWR, no ale tutaj, jak już mówiłem poprzednio, pozycja BBWR była o wiele silniejsza niż w Sejmie. Kilka słów teraz o sytuacji gospodarczej po zamachu majowego. Piłsudski miał olbrzymie szczęście. Dokonał bowiem zamachu majowego w najlepszym momencie, biorąc pod uwagę procesy gospodarcze. Był to bowiem ten moment, kiedy kraj wchodził na ścieżkę wzrostu gospodarczego. I nie była to zasługa sanacji. Obojętnie, kto by wtedy rządził Polską. Cykl koniunkturalny powodował, że właśnie wiosną 1926 roku Polska wychodziła z tak zwanego dołka i wchodziła w fazę wzrostu gospodarczego. I właśnie w tym momencie Piłsudski przejmuje władzę i ten wzrost gospodarczy, ta poprawa sytuacji gospodarczej może Sanacja przypisać sobie, i wielu ludzi przypisuje tą zmianę na lepsze sanacji. Tak zwykle jest, że jeżeli ludziom się żyje lepiej, to ludzie z większą sympatią patrzą na rządzący. Gdy ludziom żyje się gorzej, swój gniew kierują również przeciwko rządzącym. Oczywiście to nie jest tak, żeby sanacja nie miała żadnego wpływu na to, co się działo w polskiej gospodarce. Oczywiście miała, bez wątpienia, bez pewnych posunięć rządów sanacyjnych. Ten wzrost byłby mniejszy. I tak na przykład. W latach 1926-1929 rośnie produkcja. Na przykład wytapianej stali o 89%, wytapianego cynku o 88%. W 1928 roku bezrobocie osiągnęło najniższy poziom w całym dwudziestoleciu międzywojennym. Bez pracy było tylko 126 tysięcy osób. Rozwój gospodarczy powoduje powstawanie nowych miejsc pracy. A to skutkuje właśnie spadkiem bezrobocia. Szybko w tym okresie rozbudowuje się port w Gdyni. Duża w tym zasługa nowego ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. I tak, przeładunek w porcie w Gdyni w 1924 roku to 10 tysięcy ton rocznie, w 1929 roku to 2 miliony 800 tysięcy ton Rocznie. Do Polski napływa również kapitał zagraniczny, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale także z Niemiec, chociaż tutaj państwo polskie starało się blokować napływ do Polski kapitału niemieckiego ze względu na toczoną wojnę celną. Kapitał obcy zwiększa również swój udział w polskich spółkach akcyjnych. W niektórych dominuje, np. w przemyśle naftowym 76,5%. W górniczym 65%, w gazowniach i wodociągach ponad 75%. Udało się ustabilizować kurs złotówki na poziomie 1 dolar 8 91 Udało się systematycznie zwiększać rezerwy walut obcych w skarcu Narodowego Banku Polskiego. Jest to więc dla polskiej gospodarki okres bardzo pomyślny. Narastające napięcie między Sejmem a obozem władz doprowadza do zjednoczenia sił opozycji centrolewicowej. 13 września 1929 roku dochodzi do spotkania przedstawicieli tych ugrupowań i tą datę uważa się za początek narodzin centrolewu, czyli najważniejszego antysanacyjnego porozumienia ugrupowań opozycyjnych po zamachu majowym. Kto tworzył ten centrolew? Wymieńmy po kolei od lewicy do centrum. Polska Partia Socjalistyczna, PSL Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, PSL Piast, Narodowa Partia Robotnicza, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Kiedy 31 października 1929 roku miał być otwarty Sejm, orędzie miał wygłosić Józef Piłsudski. Tego dnia w przedsionku Sejmu zebrało się wielu oficerów, którzy nie chcieli opuścić gmachu. Daszyński odebrał to jako pokaz siły i nie zgodził się na otwarcie sesji. To stanowisko Daszyńskiego poparła cała opozycja, która to poparcie przeniosła również na ulicę i do zakładów pracy. Czyli w Polsce odbywają się wiece poparcia dla Daszyńskiego i strajki protestacyjne. Do otwarcia Sejmu doszło ostatecznie 5 grudnia 1929 roku. Zgłoszono wotum nieufności dla rządu. Rząd ustąpił dwa dni później. Tym premierem, który wówczas podał rząd do dymisji był Kazimierz Świtalski. Ale parlament zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie wyłonić rządu przeciwko Piłsudskiemu. Zostawia więc inicjatywę prezydentowi, i prezydent 29 grudnia powołuje rząd na czele z Kazimierzem Bartlem. To już piąty rząd, na czele którego stanął ten polityk. Kończy się więc rok 1929. Kończy się również okres gospodarczej prosperity. Następny rok 1930. Przyniesie w Polsce głęboki kryzys gospodarczy. Przyniesie w Polsce również przesilenie polityczne, które doprowadzi do takich wydarzeń jak proces brzeski. Ale o tym, co się działo w Polsce w latach wielkiego kryzysu, o rządach sanacji na początku lat 30. XX wieku opowiem na następnej lekcji historii.